Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek Kulturalnego Bloku Lokalnego. Tym razem znajdujemy się w Centrum Folkloru Polskiego, niedawno otwartego podczas pikniku rodzinnego z Mazowszem. My jesteśmy już po zwiedzeniu ekspozycji, a dołączy do nas maestro Jacek Boniecki, czyli dyrektor Mazowsza. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie, witam. Zacznijmy od rzeczy bardzo ważnej i też historycznej, ponieważ bardzo dużo rzeczy tutaj się działo jeszcze zanim Pałac w Karolinie stał się częścią Mazowsza, tak na dobrą sprawę. Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi pod koniec XIX wieku postanowiło wybudować tutaj sanatorium właśnie dla osób niezamożnych i nerwowo chorych. Później okazało się, że ziemię trzeba było odkupić od Feliksa Bobrowskiego i tutaj będziemy mieli w zasadzie moje pierwsze pytanie, ponieważ pan Feliks Bobrowski, bardzo ważna postać, ale jego żona zapisała się tutaj chyba Karolina, na zawsze. Karolina. I powiedzmy właśnie, skąd ta geneza Pałac Karolin? No właśnie, bo żoną była właśnie Karolina. No i od tego imienia właśnie wzięła się nazwa Pałacyku, tak? Bo to też nawiązujące do tej właśnie historii. No i tutaj rzeczywiście oprócz tego, że był to powiedzmy ten ośrodek dla ludzi zmęczonych generalnie, tak, to Mira Zimińska znała to miejsce i odwiedzała, zdaje się, wiele razy w okresie międzywojnia, więc gdzieś miała to w pamięci. No i zbieg okoliczności, no, jak my to mówimy, nie ma nic bez przyczyny. Gdzieś tam jest to zapisane widocznie, no bo trudno sobie wyobrazić, że nagle w 1948 roku nadarza się okazja stworzenia nowego dzieła, jakim później stało się Mazowsze, a na początku no, mówiono tutaj o jakimś zespole regionalnym nawiązującym zresztą do kultury mazowieckiej, czyli regionu Mazowsza. No później to oczywiście się rozrosło i objęło w zasadzie te regiony z całej Polski i w swoim repertuarze Mazowsze zresztą do dzisiaj ma, ale na początku oczywiście było to skromne dzieło i trudno sobie wyobrazić, że to jest taki przypadek, że akurat Mira przypomniała sobie, a ponoć nie była to jedyna lokalizacja, którą zaproponowano jej na siedzibę właśnie Mazowsza, ale ona jednak nawiązała do tego miejsca, które znała i postanowiła tak, to tu powstanie zespół, to tu zgromadzimy tę młodzież. No i tak też się stało, więc historia dosyć zawiła, a jednak cudowna, piękna i tętniące życiem Mazowsze od 1948 roku. No i to miejsce, gdzie przecież nie tylko odbywały się próby, ale gdzie ta młodzież uczyła się i przecież mieszkała. W zasadzie żyła. Żyła, tak, bo pamiętajmy, że to nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj zatrudniamy osoby pełnoletnie. Tamta młodzież no, miała od kilku lat do kilkunastu i ona wzrastała wraz z zespołem, ale ten pierwszy nabór to były w zasadzie dzieci i młodzież. I też warto podkreślić, że dla wielu młodych ludzi, którzy wtedy właśnie przyjeżdżali tutaj, no to był ratunek, prawda? Bo trzeba wspomnieć, że Mira Zimińska, Sygietyńska później oczywiście i Tadeusz Sygietyński też no nie jeden los, że tak powiem, zły odwrócili tę kartę, tę monetę, prawda? Tak. Myślę, że i to trzeba sobie powiedzieć, bo przecież wielu wspaniałych artystów, nie tylko zresztą z zespołu Mazowsza, ale różnych dziedzin, wywodziło się z biednych rodzin i czasami te przeżycia młodości, no a takim na pewno była ta trauma wojny, utrata czasami rodziców, straszne sceny i ci ludzie dużo przeżywali, ale gdzieś chyba rodziło się i kształtowało ich wnętrze i wydobywał się ten talent, który później posłużył do tego, by być w Mazowszu. Myślę, że właśnie Tadeusz i Mira znajdowali te dzieci, wyszukiwali, że one mają ogromny talent, właśnie ogromną wrażliwość. I tak jak pan mówi, odmieniali ich los. I w zasadzie można by powiedzieć,
zrobili to, że ci ludzie stawali się szczęśliwymi po prostu z tego trudnego okresu, z tej traumy wojny, że później ten los się ich odmienił. No i byli w tym cudownym Mazowszu, gdzie nie tylko nauczyli się żyć, gdzie nie tylko pogłębiali swoje talenta i uczyli się śpiewać, grać czy tańczyć. Zwiedzili pół świata, ale poznali właśnie, inne kultury. Ale właśnie. I zwiedzili nie tak jak ich rówieśnicy, nie mogący, nie mający szans na takie podróże, a co dopiero mówić o przeżyciach artystycznych. No i właśnie zwiedzili świat, czyli spełnili swoje marzenia, o których może nawet wcześniej właśnie nie marzyli, bo nie wierzyli, że coś takiego może nastąpić. A jednak następowało. I to piękne przeżycie i stąd taka wartość tego zespołu, że oni po prostu chcieli. Oni kochali to, co robili, no i pewnie byli wdzięczni założycielom, że stworzyli im takie niesamowite warunki. Ja bym nawet powiedział, że sam zespół, idea zespołu jest pozytywistyczna, chociaż z drugiej strony wiadomo, że jak zobaczymy już Mazowsze w pełnej krasie, w tych strojach, no to to już jest pełny romantyzm, no tak. Do którego... To już nieważne, nie będziemy oceniać, tak. Czym był romantyzm dla kultury polskiej. Pożar w 1990 roku. To też było dość ważne, niestety straszne wydarzenie. Powiedzmy, jak dużo, albo inaczej, jak dużo ważnych rzeczy, no niestety, w tym pożarze spłonęło. Znaczy, nam trudno dzisiaj z perspektywy czasu ocenić, gdyż no, te spisy rzeczy, które były, no mówiąc, delikatnie niedoskonałe. Zresztą odkrywając i przygotowując właśnie uruchomienie tej wystawy, myśmy przejrzeli to wszystko, co zostało teraz. Otóż są ogromne, można by powiedzieć, przestrzenie, które nie mają swojej dokumentacji w postaci rękopisów, zarówno nut, jak i innych rzeczy. Część kostiumów przecież też spłonęła, więc tam podejrzewam, że spora część pamiątek po Mazowszu niestety bezpowrotnie spłonęła i tych zasobów już nie mamy. No, gdzieś tam staramy się tę wiedzę z innych przekazów czerpać, czasami również z jakichś takich archiwów, powiedzmy, domowych, które nieczęsto, ale jednak czasami powracają do nas od osób prywatnych. No więc staramy się wypełniać tę lukę, no ale na pewno nie zastąpimy tego, co tam bezpowrotnie Mazowsze utraciło. Podczas otwarcia, oficjalnego otwarcia Centrum Folkloru Polskiego prezydent Andrzej Duda użył słów, że jest to bardzo ważne wydarzenie i będzie to bardzo ważne miejsce na mapie Polski. I moje pytanie do dyrektora, dlaczego? Bo podejrzewam, że mieliście okazję o tym porozmawiać, przynajmniej przez chwilę. Po pierwsze, zaczniemy może z drugiej strony. Mazowsze przez 73 lata pełniło pewną rolę. I to nie tylko w Polsce, ale wiadomo, że za granicą. Uwieczniło te swoje zasoby w postaci płyt, w postaci różnych filmów, przekazów pisemnych i tak dalej, i innych, całej dokumentacji. I mówiło ono o korzeniach, o tym, z czego wyrośliśmy. A wiadomo, że nasza kultura wyrosła właśnie z tej kultury ludowej miasteczek i wsi. I ona dzięki temu zresztą przetrwała nawet te najgorsze czasy, czyli zabory czy wojny. No i to Mazowsze odnosiło się. Ale jak gdyby w tej przestrzeni naszej, tutaj, Karolińskiego Parku czy Pałacu, nie powiedzieliśmy, nie wyjaśniliśmy tak naprawdę pojęć tych podstawowych właśnie o folklorze, właśnie z czego on się w ogóle wziął, dlaczego, jakie są różnice w poszczególnych regionach w Polsce, jakie historyczne oddziaływanie miało zmieniające się sytuacje granic, wpływy państw czy narodów ościennych na tą kulturę, bo również one takie były. Oczywiście. Więc myśmy to nigdy nie mieli możliwości zdefiniować, bo myśmy już dawali to Mazowsze, które jest stylizacją folkloru, a nigdy nie powiedzieliśmy i nie mieliśmy gdzie tego zrobić tak naprawdę. Nie wyjaśniliśmy tych podstawowych pojęć, które by obrazowały to, z czego Mazowsze wzięło tę inspirację, tak naprawdę. No i wreszcie pojawiła się ta możliwość właśnie w odrestaurowanym pałacyku i to tu spotykamy dwa światy. Mianowicie ten pierwszy świat, który mówi o tym folklorze in crudo,
czy tym takim pierwotnym, które właśnie wyrastało na wsi polskiej, czy w miasteczkach, i odniesienie tego do całej działalności zespołu. A więc jak gdyby tu się łączy to, co jest przeszłością, z tym przekazem dzisiejszym, teraźniejszością, to rzadko, proszę Państwa, dlatego że nawet największe nasze pomniki kultury, no jak Wawel, jak Zamek Królewski, jak Żuraw Gdański, czy inne miejsca na mapie Polski, Kościół Mariacki, prawda, no odnoszą się do historii. I one mówią o historii, my mówimy o przeszłości. Nie mamy odniesienia do człowieka współczesnego, a tu mamy wprost, dokładnie, zespół Mazowszy działa tu i teraz, mówi językiem współczesnym, ale jednak opowiada o tym folklorze i odnosimy to jednak do całej historii tego folkloru, do pojęć, do tych obrzędów i o nich mówimy. A więc to rzadko jest właśnie spotykane, w zasadzie niespotykane, by odnosić bezpośrednio to, co było, co minęło, co było w historii do dnia dzisiejszego i że my mówimy to współcześnie. Ten przywilej ma właśnie to miejsce i zespół Mazowsze. No i myślę, że to jest bardzo interesujące dla osób, które tu będą odwiedzać to miejsce, bo będą mogli szybko skonfrontować to z współczesnością i z pięknymi występami naszego zespołu, co myślę, że jest no, takim niebagatelnym atutem. Panie dyrektorze, w takim razie muszę zadać to pytanie. Co będzie główną funkcją, a może inaczej celem Centrum Folkloru Polskiego? Ja myślę, że przede wszystkim będzie to walor poznawczy. I tak jak Mazowsze stylizowane było przez swoich założycieli, z jakiego powodu? Z takiego, by było komunikatywne dla osób spoza na przykład europejskiej strefy kulturowej. I żeby było zrozumiałe. No tak samo myślę, że ten walor poznawczy w ogóle odniesienia się do czym był ten folklor. Na czym ta nasza polskość polega? Jakie są tego cechy? Dlaczego ta różnorodność? Dlaczego wyjątkowość? I to chcemy powiedzieć właśnie tu. Czyli myślę, że pierwsze to jest ten walor poznawczy, a przecież edukujemy nie tylko młodzież i dzieci, ale edukujemy społeczeństwo. A dlaczego nie mamy edukować przybyłych tutaj Japończyków, Chińczyków, Amerykanów i innych, którzy tutaj będą? Nie powiedzieć właśnie w sposób sensowny, czytelny, dostępny właśnie o tym folklorze. To myślę, że to jest główna funkcja. Ale jeszcze pamiętajmy, że w tym miejscu, czyli w naszym pałacyku, jest również specjalne są pomieszczenia, które mówią wprost o historii Mazowsza. O wspaniałych występach, o tym, jak to Mazowsze jest postrzegane na świecie i w jaki sposób przetworzyło tę sztukę ludową w taki piękny, poetycki i artystyczny kształt. Więc to wszystko będzie właśnie tu. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym podkreślić, czyli to, że jest to centrum w 100% można powiedzieć multimedialne, które wychodzi trochę naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom przede wszystkim młodego pokolenia, które tak jak dzisiaj między sobą rozmawiamy, prawda, to pokolenie jest w stanie w przeciągu 3 minut tak jakby nadrobić braki wiedzowe, po prostu posługując się lepiej internetem. I wydaje się, że właśnie dzięki takim wystawom jesteśmy w stanie tą młodzież tutaj ściągnąć. I stąd kolejne pytanie, czy właśnie też chcielibyście, żeby tam tą młodzież na nowo zainteresować Mazowszem, ponieważ wydaje mi się, że w ciągu 15-20 ostatnich lat jednak mało jest tego folkloru w przestrzeni publicznej. Znaczy, a ja powiem trochę przewrotnie. Mało było. Dlatego, że wiele zespołów, i to jest, można sobie to poczytać, przy przemianach szczególnie gospodarczych i przy, umówmy się, i to trzeba sobie też powiedzieć wprost, przy przemianach gospodarczych zapomniano o kulturze. Wiele instytucji, w tym również ruch amatorski szczególnie, jeżeli chodzi o zespoły ludowe, po prostu zakończyły swoją żywotność. To jest po pierwsze. Po drugie, zdaje się, że błędnie kojarzono tę ludowość z państwem, powiedzmy, po II wojnie światowej, a więc z komunizmem, z Polską ludową. Z tym, tak no zwane, właśnie, prawda? Właśnie. A to było błędne, tak? Bo to przewrotnie, to wcale nie na tym polegało, przecież ludowość nie zaczęła się z całym szacunkiem w 1945 roku, przecież to w ogóle nie o to chodziło.
Ale rzeczywiście takie postrzeganie było. To też taki, mówiąc delikatnie, dystans do tego, co robiły właśnie zespoły ludowe, w tym zespoły artystyczne, takie jak Mazowsze. Więc Mazowsze też przechodziło trudne chwile i rzeczywiście to zainteresowanie było mniejsze, a wręcz wstydzono się tej ludowości, tak naprawdę. I to też trzeba sobie powiedzieć. Natomiast zobaczmy, co dzieje się na przestrzeni, ja mówię o ostatnich 10 latach. Otóż do Mazowsza przychodzą listy od nowo powstałych zespołów ludowych w różnej przestrzeni, głównie przy miasteczkach lub przy kołach gospodyń wiejskich, w małych miejscowościach też. I następuje pewien renesans zainteresowania się kulturą rodzimą, w tym, z czego ona wynikała, historią w ogóle tego wszystkiego. Gdzieś jest ten powód. Więc ja tutaj akurat mam mniejsze obawy właśnie, że to idzie w dobrą stronę. Absolutnie, no i też powstanie tego, oczywiście nie o tym do końca mówiłem, ponieważ powstanie Centrum Folkloru Polskiego świadczy o tym, że wszystko wraca na dobre tory. Tak. Ale teraz muszę zadać to pytanie, bo mówimy cały czas o Poznaniu, ale też możemy powiedzieć troszeczkę o porównaniu i o tym, jak wygląda dzisiejszy folklor. Wydaje mi się, że zespół Mazowsze akurat jest idealnym przykładem na to, że oczywiście robimy swoje, tak? Szerzymy tą kulturę polską praktycznie wszędzie, gdzie pojedziemy, ale też wiemy, że czasy się zmieniają i stąd między innymi wasze współprace z takimi zespołami jak Demono chociażby ostatnio. I mam takie wrażenie, czy możemy powiedzieć, że właśnie takim miejscem poniekąd takiego starcia się troszeczkę, ale z tego starcia będzie wynikało coś pięknego, możemy takim miejscem nazwać Centrum Folkloru Polskiego. Tak, myślę, że odniesienie się w ogóle do pokrewnych gatunków, które czasami wywodzą się z folkloru ogólnie pojętego. Pamiętajmy, że w przestrzeni muzyki pop, nawet jazzu, są wątki, które nawiązują do tej motywiki ludowej. Dam najprostszy przykład z polskiego podwórka. Jak wiemy, Michał Urbaniak, twórca wielkich, można by powiedzieć, suit, sam je dyrygowałem swego czasu, suit orkiestrowych opartych na jazzie, no bardzo duża część wywodzi się z rytmów polskich tańców, więc to też jest wspaniałe. No więc również Mazowsze, troszeczkę idąc naprzeciw tym trendom odnajdywania tych motywów ludowych właśnie w przestrzeni no, chociażby odzieży, no, stworzyło swoją linię modową, która zyskała swoich ogromnych zwolenników, a więc tamte motywy ludowe wzięte z kostiumów Mazowsza, bo to jest bardzo istotne, przenieśliśmy na formy współczesne różnych elementów odzieży i mamy tę swoją kolekcję, która myślę jest bardzo ciekawa i cieszy się ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. Podczas pikniku prawie cała została wyprzedana, a więc muszę powiedzieć, że to też jest coś współczesnego, co oddziałuje jednak na tu i teraz. Także nie sądzę, by ta ludowość, oczywiście dostosowana czasami do dzisiejszego czasu i mówiąca tym językiem dzisiejszym, żeby była zupełnie zapomniana. Nie, tego się nie obawiamy i tym bardziej liczymy na to, że Centrum Folkloru Polskiego będzie tym miejscem bardzo często odwiedzanym nie tylko przez Polaków, nie tylko przez Polonię, ale także przybyszów z całego świata. Aż muszę się o to zapytać, czy pan dyrektor uważa, że to właśnie młodzież i czy to młodsze pokolenie się zainteresowało na nowo folklorem i dzięki temu możemy mówić w pewnym sensie o renesansie tego gatunku, ponieważ też musimy to podkreślić, że dużo dzieł może z zupełnie innych mediów, prawda, chociażby Wiedźmin. I tutaj mówię o grze komputerowej, której jeden dodatek jest de facto zapisem tego, jak wyglądało wesele w tamtych czasach. Jest również są idealnie odwzorowane, można powiedzieć, stroje. Czy po prostu możemy powiedzieć, że zaczyna się moda na folklor? Tak, myślę, że tak. I ten dowód, o którym powiedziałem, przytoczyłem tutaj powstawanie lub
by można powiedzieć, reanimację zespołów ludowych. Proszę powiedzieć, proszę zauważyć, ile młodzieży dzisiaj chodzi na warsztaty z tańca ludowego. To jest imponujące. Myśmy nawet mieli ten przykład podczas pikniku rodzinnego z Mazowszem, gdzie tłum dzieci wchodził na scenę i tańczono tańce narodowe. Ale to nie tylko te. Przecież dobrze wiemy, że no, na przykład w naszej okolicy już są w Pruszkowie jest zespół Pruszkowiacy, którzy przecież, jak widzę, no ciągle te nabory najmłodszych są. Mówiliśmy przed chwilą troszeczkę o jazzie, to muszę zaznaczyć, że Łukasz Ojdana, pruszkowski jazzman, nominowany do Fryderyka za fonograficzny debiut roku, niestety go nie zdobył. Już opinię na ten temat pozostawimy może sami sobie, no tak. Ale nagrał rewelacyjną płytę Kurpian's Songs and Meditations, no prawda? Właśnie, no podejrzewam, że dyrektor też tak, słyszał, tak, no. Więc, więc tak jak wspomnieliśmy, ta kultura coraz bardziej się pnie do przodu. Ale ja mam ostatnie pytanie. Jakim miejscem w przyszłości za 3, 4, może 5 lat będzie Centrum Folkloru Polskiego? Jak pan dyrektor to widzi? Ja myślę, że tutaj podamy również te przykłady rozwoju w czasie ostatnich lat. To znaczy, ja chcę powiedzieć, że ta wystawa nie jest zamknięta tak naprawdę, czego my no, nie mówimy tak pełnym głosem i warto tutaj przy okazji naszej rozmowy to powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że walory multimediów polegają na tym, że jak gdyby wkład możemy odnawiać. I to jest nasze zadanie, które sobie postawiliśmy również na początku budowania tej wystawy. Myśmy powiedzieli, uwaga, trzeba zrobić tak, by móc uzupełniać te wystawy o nowe elementy. I te nowe elementy będą właśnie w tej przestrzeni multimedialnej się znajdowały. I mam nadzieję, że właśnie tam będzie można skonfrontować to z być może nowymi trendami, które nastąpią w tej dziedzinie i z nowymi kierunkami, które się gdzieś narodzą. A więc to jest wystawa cały czas żywa i odnoszące się do współczesnego człowieka i mówiące współczesnym językiem. Myślę, że to jest duży atut. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był maestro Jacek Boniecki, dyrektor zespołu Mazowsze. Ja również żegnam się z Państwem z tego miejsca, zachęcając do odwiedzenia Centrum Folkloru Polskiego, ponieważ jest to piękny zapis tego, jak nasza kultura się kształtowała w całym kraju, co warto podkreślić. Do następnego razu. Dziękuję bardzo i zapraszamy.